Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj mam dla was kolejnego super człowieka, jest to Patryk Gosiński, który właśnie wrzucił na swój kanał materiał pod tytułem Jak nie rzucać palenia. Jest to krótki fragment z jego występu z Bydgoszczy, gdzie on już od jakiegoś czasu wrzuca różne fajne fragmenty, więc polecam sprawdzić kanał Patryka. No i jak zobaczycie, jest to cudowny człowiek, który ma znakomity dystans do siebie podczas tej rozmowy, bo będziemy super rozbierać te bity. Zapraszam na rozmowę z Patrykiem Gosińskim. Ja jeden ten, jak rozpoczętym gadałem Błażewiczem, to kurwa dwie godziny gadaliśmy i ja już tak mi się szczać chciało, że już pod koniec tego nie widać, ale już mam takie, no słuchaj, dobrze, Kuba, dziękuję ci serdecznie, i stary wybiegłem sikać, bo nie dałem rady po prostu. Tak się właśnie czasami zastanawiam, jak oglądam, czy nie ma tam jakiegoś cięcia i nie ma. Jakieś szybkie coś nie jest grane. Nie, no czasami jest cięcie, ale to jak dlatego, że wycinam jakiś beat czy coś i w ogóle ten fragment czy coś zostało takie opadło, że szkalowaliśmy kogoś za mocno. Zazwyczaj Piotrka Szymowskiego, ale to jego nie wycinam. Zawsze jest szkalowany równo. Dobrze, no to co, słuchajcie, proszę państwa, dzisiaj moim gościem Patryk Gosiński, ale to i tak witam będzie w intro. Będzie nazwa twojego programu, który wrzucasz, ale to takie małe fragmenty. Tak, tam będzie jakieś tam trzy hasła pewnie tam. No spokojnie. Cyganie, Biedronka, Rogale czy coś w tym stylu. I ambitnie. No nie, no dobrze. I postanowiłem Patryka zaprosić, bo zwyciężyłeś pierwszą galę w Mrągowie stand-upu rok tak temu. Jest. W tym roku jako laureat występowałem. To się tak nazywa, laureat? No tak to było nazwane. Tak to było nazwane. No, występowałeś. I no i proszę państwa, pan Patryk bardzo zajebiste żarty pisze i mi się to bardzo spodobało i uważam, że trzeba tutaj hajpować dobrych ludzi, którzy dobre żarty piszą. Więc panie Patryku, jak pan... Skąd się w ogóle, nie, od początku, bo z tego mogę cię zapytać, skąd się wziął pomysł w ogóle na stand-up twój? Na stand-up? No. Szukałem roboty, nie. No. Ale to jest twoja już pełna robota, już tak na full? No taka druga na full. Okej, dobra, druga na full. No. Bo ty już dużo jeździsz teraz. Tak, już dużo gram, ciężko to tam czasowo zmieścić, ale jeszcze sobie tam w metrze szponcę. No co, jak nie wiedziałem, że... To jest pisane, co nie? Myślałem, że to wszystko idzie na żywo kiedyś. Ale dużo ludzi tak myśli. I polscy komicy dosyć często używali słowa program. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi w ogóle. Program, jaki program? I gdzieś tam się dokopałem, że to jest wszystko napisane. Nie jesteście geniuszami, którzy przez godzinę... Co ty gadasz, Patryk? Żarty z głowy, tylko ten. No i bardzo mi się to spodobało, bo ja kiedyś chciałem być raperem. Z 10 lat sobie pisałem teksty. I strasznie mi brakowało pisania. Okay. A że tam różni ludzie mi mówili, że bym sobie poszedł do kabaretu czy coś, no ale kasztaniarstwo to wiadomo, niefajne. No i mówię, no to fajnie, sobie napiszę. I dałem sobie taki deadline 2 tygodnie. Mm-hmm. I wyszedłem sobie. Zresztą debiutowałem, byłeś tam w Komu, tylko musiałeś iść po zakupy, więc mnie nie widziałeś. Jezus, ale czekaj, gdzie, w jakim Komu? Weź mi przypomnij. No Stefan robił to, był tam 2019. Było... To było tam na Pradze? Tak. A to było na zewnątrz czy wewnątrz? Na zewnątrz. Na zewnątrz. Nas było więcej niż widowni w każdym razie. Tak, o, pamiętam, Kutek też był i on tam tak, improwizował z publicznością. Tak. No. I ty byłeś, i to tam był twój debiut? Jakiś pies na ciebie szczekał, tak. No ja byłem ostatni jako headliner, skoro byłem pierwszy. Ja musiałem iść po zakupy i cię nie widziałem. Tak, no. No dobra, jak ci poszło? Ale to dobrze, bo się stresowałem, żeby nie patrzył. No, bardzo fajnie. Zarobiście. Inaczej bym już drugi raz nie wystąpił. Tak, że jakbyś raz zbombił, to byś poszedł już do domu i nigdy nie wrócił? Myślę, żebym się obraził na stand-up i więcej bym nawet nie oglądał. No, ale na szczęście do tego stopnia, że jeden koleś przyszedł 2 tygodnie później, no. Bo myślał, że znowu będę. O, wow. Super. To Stefan mi mówił, że potem dzwonił do mnie, mówił, że ty, ten Patryk Gosiński, to zajebisty. Ja mówię, kto? Jaki Patryk? No, ale pamiętam, dzwonił musiałem do mnie. Musiałem iść mówił, na zakupy, że... tak? Musiałem iść do Stefan, ja miałem do kupienia rzeczy. No, ale ten, no to program był cudowny. Miałem 5 minut roast Doroty Wellman, Roxany Węgiel i Ewy Chodakowskiej. Nie wiem dlaczego, po prostu stwierdziłem, że to będę śmieszny, będę dissował przez 5 minut. No i trochę było, ale... Ja swój pierwszy tekst napisałem o Dodzie i Chylińskiej i nigdy on nie ujrzał światła. Na szczęście ktoś mnie powstrzymał, więc ten, ale ty rozwaliłeś, więc było dobrze, nie? Więc
No, to chyba był taki vibe, wiesz, bo później to nie siadało. Nie siadało w ogóle? Tak? O, a są takie wieczory, że to siada coś, myślisz, mało tak, złoto, tak. A potem... No, ale myślę, że to też był taki vibe, bo ja powiedziałem, że dziś pierwszy raz występuję, to nie rzucajcie we mnie pomidorami, wiesz. I oni mieli takie, o, wiesz. No. Sympatyczny grubas będzie pierwszy raz się pocił, no i... Myślę, że dlatego poszło, bo to tragiczne było, nie? Tak? A masz to nagranie? Nagrywałeś to w ogóle, czy nie? Nie, nagrywałem. Tragiczne. To nie były żarty w ogóle, no to był jakiś diss, jakieś, wiesz, chaotyczne myśli. Nie wiem w ogóle, że tam ktokolwiek się z czegokolwiek zaśmiał, nie? To był dla mnie szok. W sensie, dla mnie to było najlepsze, bo ja miałem przygotowane żarty, myślałem, że to jest żart. Mhm. Ludzie się z tego nie śmiali, śmiali się na przejściach. O, oh, wow. Jak ja mówiłem coś takiego dziwnego tam pomiędzy, próbowałem się prześliznąć pomiędzy tematami, to oni wtedy mieli największą bekę. Ja miałem takie, co tu się dzieje, nie? Czyli twoja abstrakcyjna, czyli ty jesteś jednym z tych geniuszy. Tobie udaje się po prostu improwizować i wymyślasz i na żywo to idzie dobrze. To nie było genialne. Słuchaj, gram na ciebie. Okay, tu trzeba się mocno doszukiwać. A myślisz, że pisanie tekstów, bo powiedziałeś, że chciałeś być raperem, pisałeś teksty przez ileś lat, więc myślisz, że to tobie pomogło w pisaniu, przejściu na żarty? Albo o, inaczej, jaka jest różnica? A, czy pomogło? A B, jaka jest różnica między pisaniem tym a tym? Bo no pomóc tak... Tak bezpośrednio, no to nie pomogło, bo to nie ma nic wspólnego, a myślę, że raczej ten warsztat taki, no bo te teksty też tak się pisze, że wiesz, siedzisz do czwartej nad ranem i gdzieś tam kilka godzin to zajmuje i ja bardzo lubię pismo. Jak niektórzy komicy mówią, że ich to męczy, to ja sobie lubię siedzieć i dłubać. No to widać po twoich tekstach, że one są dopracowane. I mnie to cieszy. Czasem jak moja żona widzi, że ja siedzę szóstą godzinę i a może to słowo będzie wcześniej, a to później, aha, to ona mówi, żeby się powiesiła, jakby musiała to robić. Nie? A ja siedzę ucieszony, wiesz, piję sobie kolkę i 7 godzin smucę konia nad jakimś głupotą. Nie? No ale, no come on, czyli masz taki rys Sebastian Rejenta, jest tobie, tylko większa pracowitość, podejrzewam. No lubię. To myślę, że tylko to się tak w sensie przydało, mhm, z tego rapu. No bo tak, cała reszta to kilka mam rymowanych żartów, to tyle, to i ta, to też, aha, okay, jest mega głupota, bo czasami mam tak, że jakiś one-liner nie działa i mówię, a zrymuję go tak, żeby się rymował i nagle zaczyna działać. Ja tego nie kumam. Właśnie stary, mam takie, że dla ludzi rymowanie, że coś, dwa słowa się zrymują, to mózg im rozpierdala. Ja nie wiem, o co chodzi, stary. Pamiętam, że miałem taką, bo ja generalnie nie edytuję żartów i one wpadają raczej do głowy. Tak. I może coś tam właśnie przestawię, ale raczej jak coś nie działa, to wywalam. I pamiętam, że miałem mega jakąś schizę, żeby mi wszedł one-liner o komarach. Bo miałem one-linera, który nie działał, że... A pamiętasz, jak szedł? Jestem... No, oczywiście to był fat joke. Że jestem tak gruby, że jak mnie teraz ugryzie komar, to nie ja się martwię, czy mam miażdżycę, tylko on... Nie ja trzymam malary, tylko on trzyma miażdżycę. Okej. Okay. No i ludzie mieli takie, co? Patrzyli się na mnie, no i to zrymowałem, nie? Tam burzowałem z komikami, mówię, weź to wywal do gówna, nie? Mówię, nie, to musi siąść, nie wiem dlaczego w ogóle, nie? Aha. Się uparłem. No i to zrymowałem, że mnie teraz jak ugryzie komar, to zdycha, bo mu cholesterol tą trąbkę zapycha, nie? No i brawa, wiesz. Jest, naprawdę? Nie wierzę. No i tak sama była reakcja, wiesz, tych komików. To nie może się dziać. To nie może się dziać. Ja też mam jeden żart w swoim nowym materiale, gdzie jest zrymowane i ludzie... Ja mam takie... To się rymuje... Dwa słowa się rymują. To nie jest, kurwa... Komedia. To jest dokładnie. Jakbyś to rozpisał, to jest dla przedszkolaka, nie? Trąbkę zapycham. To brzmi jak bajka Brzechwy, a tu z miażdżycą mi się dużo bardziej podoba ta wersja. Jest dużo fajniejsza. No mi też się wydawała taka bardziej komediowa, nie? No, ale mówię, nie, no muszę to podkręcić. No i rym wchodzi jak miodek. Nie jestem w stanie zaakceptować. Ale to dobra. To jeszcze jak... pamiętam, że to była plażówka. Jedna to była Ursus w środę, mówiłem ten zwykły. I później, dzień później, był w czwartek Saska, gdzie to zrymowałem. Brawo, to jest kunszt. Tam jest dużo dzieci na plażówce, może to dlatego, że... No i psów, ale... I psy, tak. Nie no, klaskali ludzie jednak, dorośli. No rozumiem. No słuchaj, może nie, nie wiem, no, trzeba rymować, pogódźmy się z tym, żeby w stand-up się być rymowany, ludziom będzie to łeb rozpierdalać. Nie? Może Mickiewicz był debilem, po prostu rymował i wszyscy, Mickiewicz geniuszem. No nie no. Mam w swoim arsenale kilka żartów, gdzie tam nie ma nic puenty oprócz tego, że jest rym i to działa.
jest tak żenujące. To jest tak żenujące. Ja nie wiem, czemu to działa, ale rozumiem. No kumam, to działa, no. Więc jak piszesz nierymowane żarty? Jak Patryk siedzi? Czy ty siedzisz i 6 godzin tłuczesz, kurde, czy tam 8 dziennie? No to zależy. Jak one-linery, to tak. To sobie siedzę i zakładam sobie, że dzisiaj jest dzień na one-linery. Spuszczam sobie od razu aspirynę, bo mnie głowa od razu zaczyna boleć. I piszę tak z 15 na przykład dziennie one-linerów. I jeden jest, może na testy się nadaje, a cała reszta jest od razu śmietnik. A jak to 15 dziennie? Dobra, czy masz limit? Masz taką, że musisz wyrobić limit no, dzienny? No, tak sobie robię. Okej, rozumiem. I od czego zaczynasz? Jak piszesz one-linery? No najważniejsze, żeby mi się jakiś setup w głowie pojawił. Jakiś... Sam z tyłka leci z powietrza, czy siadasz tak, nad tematem? Tak, no łapię go sobie gdzieś tam w powietrze, sobie lata, że w dzieciństwie ktoś mi ukradł rower, nie? I mam setup i teraz trzeba szukać puenty, nie? Okej. No i ta puenta tam się gdzieś odbija od głowy przez te 5 godzin. W tym czasie piszę sobie kolejne setupy i to tak wpada, wypada. Czy jest to podzielone tak systematycznie, że teraz piszesz tylko setupy, a potem piszesz tylko puenty? Bo Ryan na przykład robi tak, że ma jeden setup i pisze 10 puent do jednego setupu i wybiera najlepszą. A nie, to ja piszę jedną, mi się nie chce. Jak? Ja piszę tylko jedną puentę, mi się nie chce. Aha, okej, okay. Nie chcesz się wymyślać innych lepszych czy kombinować? Nie, od razu piszę następny setup. W sensie najczęściej jest tak, że jak napiszę dobry setup, no, to od razu mam puentę. A daj przykład jakiegoś setupu dobrego, z którego ty jesteś zadowolony. Nie mówię obiektywnie, tam, bo wiadomo, to są ten, ale bo, bo my gadamy, my wiemy, o co chodzi, ale chcę, żeby ludzie też kumali, o czym my mówimy, żebyśmy nie gadali o abstrakcyjnych pojęciach i ludzie tak, o czym oni pierdolą, co to jest w ogóle, o czym jest ten podcast, kurde. No nie wiem, czy jestem z niego zadowolony, ale taki pierwszy, który mi przychodzi teraz, przykład, no to setup na przykład, przyłapałem rodziców podczas seksu, nie? Okej, okay, i to jest takie... setup. To jest taki catchphrase, dobra, każdy wie, o co chodzi. Dokładnie. Nie? Od tamtej pory z nimi nie śpię, nie? I to jest coś, co mi od razu wlazło do głowy, puenta. No i mówiłem, i to wchodzi, wiesz, i jest fajnie, sympatycznie, i się kręci. I bez rymu się obyło. Och, dzięki Bogu. Okej, okay, czyli skaczesz między setupami, puentami, premisami, tak sobie skaczesz po prostu nie jakoś logicznie ułożony przez ten czas pisania. Nie, mam tylko target, wiesz, jakbym gdzieś w sklepie musiał sprzedać ciuchy, 15 ma być i koniec. Tak z one-linerami, bo głównie to mam takie żarty dialogowe, no, których tam się za specjalnie uczyć nie musiałem. No i one, to jest problem, bo one mi wpadają do głowy w całości od razu. Nie, to jest problem? I on albo działa, albo nie działa. Nie? Aha, okej. Okay. I nie zmieniasz, nie modyfikujesz ich, w ogóle nie kombinujesz z nimi, a nie masz tak czasami, że tak, kurde, no ale przecież z tym komarem kombinowałeś, zmieniałeś puentę. No, a to tylko jak się uprę. I to właśnie dlatego miałem problem do ciebie, bo na początku się ucieszyłem, jest, idę do bitów, a potem zaraz ja nie edytuję żartu. Wyjdzie, tak? Wyjdzie, ale rzeczywiście 2 bity edytowałem i to jeden dosyć mocno. Super. Ale zazwyczaj jest tak, że to wchodzi w całości, mam od razu w bani cały dialog, który ma tam być zabawny. No i albo to działa, albo nie działa. No. Idę na testy, albo jest płacz, albo jest fajnie. I później wszystko, co dodaję, do tego nie działa. Wszystko, co odejmuję, jest źle. Naprawdę? Ty w ogóle nie... Ale to jest dla mnie szokujące. Bo ja tak czuję, ja przynajmniej tak mam, że jak znajdę coś ciekawego, ciekawą myśl, to z Mieszkiem kiedyś o tym gadaliśmy, że ciekawy premis jest dużo więcej warty niż puenta dobra. Że jak masz ciekawy premis, czy coś takiego, to wokół niego tam bawienie się, skakanie, zmienianie formy, może i na postać to będzie mówić, albo w innym kontekście w ogóle to umieszczę. I że wiesz, ja dużo kombinuję nad jak już jakiś premis, nie, szkoda mi było po prostu materiału, jakbym tak nie działa, pff, do kosza. No, znaczy ja też nie mam takich typowych premisów, nie? Tych takich tezowych. Zaraz opuścimy i ci znajdę. I zobaczę, że będzie od razu. No nie mam. Nie masz, tak? Jesteś dość pewny, że nie masz? No bo wiesz, to takie... No ja nie mam tych takich, że tam dziwne jest majonez, bo coś tam, nie? I... Tak. Tylko ja mam naprawdę takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie sitcomowe poczucie humoru, że wiesz, gadam coś do... Moja żona się śmieje, że moje poczucie humoru to jest on powiedział, ja mówię... On mi odpowiedział i to jest, wiesz, to jest moja konstrukcja żartu. Okej. Okay. Dialog na 3-4 strzały i nara, i następny temat.
No bo ty masz takie konstrukcyjne poczucie humoru. Jak tak pamiętam, jak cię pierwsze zobaczyłem, to miałem takie, o wow, ten koleś umie pisać żarty. Miałem takie, to była moja pierwsza myśl, jak ciebie zobaczyłem. I miałem takie, że bum, bum, bo to jest tak, jest właśnie premis, setup, puenta, 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 albo premis, setup, puenta, premis, setup, puenta, że to jest takie bardzo ułożone jest wręcz. Nie, mm-hmm. nie jesteś storytellerem przynajmniej, nie wiem, a zastanawiam się. No zaczynałem od, oprócz tych roastów tam Wellmanowy i tak dalej, to później miałem taki storytelling tam z 6 minut, że tam był jeden śmiech na koniec, nie? O wow, i 6 minut na ciszy jechałeś? 6 minut na ciszy i tam wszystko było bardzo istotne oczywiście. Tam nic, najważniejsze. Ani słowa nie można wywalić. Na koniec. I ten śmiech też nie był jakiś, wiesz, świetny, nie? I właśnie pamiętam, że przede mną jakiś był onlinerowiec, a przynajmniej ktoś, kto miał krótkie, szybkie żarty. I stwierdziłem, tak dobra, wali z storytellingi. Ten koleś miał 140 śmiechów w tym samym czasie, co ja jeden i u mnie musieli budzić ludzi, a to już koniec fajnie. Okej, okay. a masz poczucie, taką podkręconą piłkę zapytam, że czy to jest jakby etap rozwoju, że na przykład teraz się, wiesz, żarty i czy myślisz, że przy tym zostaniesz, czy myślisz, że będziesz myślał, że tak już coś cię swędzi i masz ochotę już gdzieś iść gdzieś indziej na razie? No już mnie swędzi, już zaczynam bardzo kombinować. No generalnie chciałem się nauczyć konstrukcji żartów, a później to właśnie, wiesz, albo w historię jakąś to wplatać, albo jakąś głębszą myśl, no bo na razie, no to wiesz, miałem 30 one-linerów o byciu grubym, wiesz, jeden po drugim na przykład. No ale czuję, że to jest po coś, nie? Że to jest ten etap nauki tak. I potem sobie będę to wykorzystywał. No gdzieś tam usłyszałem, że Bill Burr przez pierwsze tam 8 lat czy coś one-linery katował. Tak, naprawdę? Nie. Tak, podobno pierwsze 8 lat kariery. Krótkie żarty, żeby... Bill Burr? Bill Burr. No też się zdziwiłem, ale w kilku miejscach szukałem tego specjalnie. Żeby poznać konstrukcję, no i teraz wiesz, każdy jest tam pod wrażeniem, że on sobie wychodzi pistolet, nie? I na scenę sobie szyje, no ale myślę, że to te... Nie, pod tą jego szaleńczą postacią jest tak precyzyjna maszyna do pisania żartów, że no tego darcie mordy zasłania to, ale tam jest bardzo dużo się dzieje pod spodem. Jakbyś to rozpisał na tekst, to jest, o Jezu, to jest kurwa tak napisane. Właśnie, no, ale myślę, że to gdzieś tam ten warsztat wychodzi. Tak, to czuć, no. No i właśnie o to chciałem cię też zapytać, to dobrze o tym wspominasz, że się zastanawiam, bo z jednej strony mam takie wrażenie, że każdy z nas na początku musi wyjść i dać się jakoś zapamiętać, nie? Że ja jestem taki. To ja na przykład na początku wychodziłem i gadałem przez pierwsze 3 lata, czy nawet 4, że jestem rudy, i przejebany, że jestem rudy, Boże. A potem stwierdziłem, dobra, odcinam to, już w ogóle o tym nie wracam do tego i tam czasami ktoś krzyknie z publiczności, ale w ogóle do tego nie wracam, bo ludzie muszą cię jakoś zapamiętać, nie? Muszą wiedzieć, kim to jest ten długowłosy, to jest ten gruby, a to jest ten rudy, nie? I właśnie, ja zauważyłem, że ty sobie chyba teraz taką rysujesz postać grubego, bo masz, jak mówisz, sam fat joke non-stop 30 one-linerów o byciu grubym. Tak. I się zastanawiam, czy to nie jest właśnie też taka faza, że ty zaraz zaczniesz od tego odchodzić, bo ludzie ci już zapamiętają, no i teraz chyba masz prawo, albo zdobędziesz prawo do szerszego eksplorowania tematów. No w sensie dla mnie jest to nudne, nie? Bo ja wiem, że jestem gruby i też pierwszy raz jak grałem takie dłuższe formaty właśnie na supportach po 20-30 minut i pod koniec tych 30 minut tak patrzyłem na tą widownię i miałem tak, Jezu, ja im przez od 30 minut próbuję udowodnić, że jestem gruby. Nie? Tego oni tak już wiedzą. Patrzą, aha, jesteś gruby, fajnie, sporo wynieśliśmy z tego. Oni wiedzą, ja wiem. No i w tym programie nowym już nie mam chyba ani jednego. Ani jednego nie masz. O, a ten, co będziesz teraz wydawał, to jest co? To jest, Tu są. Tu są jeszcze. To są same, nie? No ja wiem, ale ja też to rozumiem. Ja to kumam, bo są etapy, że tak powiem, no nie, że kariery, ale takiego bycia na scenie, że poznajcie mnie. To jest jakby wizytówka twoja. Dzień dobry, to jestem ja. Patryk się nazywam i tu, a potem będziesz mógł mówić o różnych innych rzeczach. No to też wiesz, wychodziło jakoś tak naturalnie. Na przykład ja dużo grałem na tych plażówkach, tam była drabina, żeby wejść na scenę. Ja potrafiłem wyjść zasapany na tą scenę, nie? Więc ten one-linery, że jestem gruby, były takie, wiesz... Idealne. Naturalne, że o, sorry, nie, bo tamten i ostatnio, wiecie, mam grupę Helmans, nie? I to jest takie, wszystko wychodziło spontanicznie. No i też łatwe były te one-linery, te fat joke'i, bo to wpadało mi do głowy same, wszystko działało od razu, praktycznie chyba ani jednego nie wywaliłem i to było bardzo fajne. Gratuluję, Patryk, wiesz? Super. Nawet nie trzeba było ich rymować niektórych. No to jest duża wartość. Duża wartość. No.
No ale w tym już miałem dosyć, co nie? No. Bo już też słuchania żartów komików, że powinienem nazwać program Jestem Gruby i tak dalej. No ja szczerze, ja tak, jak już ciebie tak posłuchałem kilka razy, też miałem takie, dobra ziomek, dawaj dalej. Że no, tak już tak. Masz ochotę, ja już widzę, że ty umiesz pisać żarty, ale już mam takie, ale kurwa, i to jest właśnie o to chodzi, że ja już ciebie znam, ja cię widziałem kilkakrotnie, ja wiem, wiesz, że ty umiesz, a ludzie, którzy ciebie pierwszy raz widzą, bo ty jeździsz teraz na supporcie z Błażejem Krajewskim, tak, czy jeszcze tak. Z kimś jeździsz, czy głównie z Błażejem? Głównie z Błażejem, a reszta to jak tam wyjdzie. Jak wyjdzie, różne. No i właśnie, ci ludzie pierwszy raz cię w życiu na oczy widzą, więc no tak. Będziesz miał kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt, czy nie wiem ile tam, wiesz, tych ludzi jest, ale pozna cię pierwszy raz i oni cię zapamiętają dzięki temu. Ja to rozumiem, a my już widząc cię piąty raz, mam taki, dobra, ziomek, no tak, wiemy, tak. Dawaj dalej. I dokładnie. Dlatego kumam, że następny program już unikasz tego tematu. Tak, no. Chyba nie mam, może gdzieś jeden jakaś taka wrzutka szybka, jakiś tak czy coś, taki dokrętka, ale tak to nie mam. No bo ja już mam coś na YouTubie, co nie? No i właśnie, miałem. I pomimo, że jak jeżdżę i zawsze pytam, czy ktoś to widział, no to nikt nigdy nie widział, nie? Więc no tak jak mówię, to jest fajne, że... No i też pokazuję, że mam dystans do siebie. Myślę, że ludzie tak. Też to lubią. No, że wiesz, nie? Że tak, tak wychodzi tak. Dziwoląg i masz taki, hej, jestem normalny, tak, nie no, jesteś, no, widzimy, właśnie. Że coś jest nie tak, nie? I tak. Więc, no ale teraz już mam takie postanowienie, że już nie chcę. Generalnie miałem schudnąć do tego czasu. Taki był plan. Nowy program, nowy ty, tak? Tak. Dlatego wszystkie fat joke'i wywaliłem, to bo mówię, będę chudy, nie będę miał tego. No i się udało. Bardzo fajnie. A już planujesz przejść na full etat na stand-up? Czy tak czekasz na dobry moment? Tak trochę czekam, bo tak trochę kredyty wywaliło w górę. No, buf, Jezus Maria, nic mi nie mów. I tak no. Sobie czekam grzecznie. No, no rozumiem. Aż nie wiem, na co aż meteoryt jakiś wleci. Myślę, że to kwestia czasu, bo w zasadzie jakby się uprzeć, to bym mógł, ale się boję. No rozumiem, czyli to jest kwestia takiego skoku na głęboką no. Wodę. Albo zobaczysz, jak ci materiał pójdzie i wtedy, czy to się przyjmie, czy nie. Bo teraz wypuszczasz dwa. Jeden ten i za miesiąc tak, będzie no, kolejny. No tak jest plan. Mam nadzieję, że się nie zmieni, bo to jest jakiś co tydzień nowy jakiś game plan. Ale ten w listopad, drugi w grudzień i jeszcze coś tam ma być w styczniu, jak dogramy. Takie, bo po prostu ten program pół godziny podzielony na nagrania. Bo super, tak a nie myślisz, że opłaca ci się bardziej wrzucić dłuższy program, że w YouTube będzie tego? Czy to też jest właśnie jeden z elementów analizy, którą żeście prowadzili? No, to akurat był przypadek, że nagraliśmy to na dwa rzuty, aha. Bo miałem tylko 10 minut czasu na nagraniu, bo były dwa nagrania i jeszcze jedno muszę dograć, ale no tak właśnie zastanawiałem się, czy dłuższe, czy krótsze i jedni mówią tak, no i chyba muszę, spróbuję najpierw tak, a później następny już będzie dłuższy. I... No, na TikToku wiem, na pewno nie. Masz pojedyncze żarty, to będziesz promowany, w sensie no tak, tak. Twoja forma one-linerowstwa będzie na pewno lepiej komunikować się na TikToku. Myślę, że na TikToku może być, no. No dobra, to czego zaczynamy? Powiedz mi ten, bo mamy Cyganie, tak? Od tego mieliśmy zacząć, czy od PKP? No możemy sobie zacząć od Cyganów. To jest taki bicik, który musiałem skonstruować, jak wybuchła wojna, bo zacząłem strasznie bombić. Pamiętam, że był luty, chyba 24, coś takiego. Tłusty czwartek był na pewno, jak wybuchła wojna. Nie, to w czwartek wybuchła wojna, nie w piątek. W czwartek. No, tłusty czwartek był. Tłusty, to na ciebie będę najgorszy dzień. Wiem na pewno. Z poczuciem winy do pączkarni przyszedłeś. Przepraszam. Jesteś jedyną osobą, która to kojarzy, jak tłusty czwartek wybuchła. To nie mógł być tłusty czwartek. Co ty gadasz, w lutym jest tłusty czwartek? Na kiedy? No w lutym. No dobra, okej, okay, no, okej. Okay. I wybucha wtedy wojna na bank, co było wtedy. No. I strasznie zacząłem bombić, bo mieliśmy trasę i z Błażejem miałem trasę i tam jeszcze innych supportowałem. I ciągle bomby, nie? I tak mi się, nie wiem dlaczego, tak sobie tłumaczyłem, że ludzie nie chcą się śmiać, że jestem gruby, bo obok jest wojna. Tak sobie to tłumaczyłem przy okazji, przynajmniej. No i wymyśliłem, że muszę wymyślić jakiś żart o wojnie. Bo od razu wpadłem na pomysł, że jakiś dead talk, pójdę w jakiś dead talk i wychodzi i mówię, hej, jest wojna, ale i tak już zapłaciliście za bilety, więc się pośmiejmy. I ludzie byli wklejeni w krzesła, nie będziemy się śmiać. Okej. I była masakra. A wspominaliście na początku wojny, na początku występu, czy nie? No to było moje zadanie właśnie i źle to robiłem. O, wow, nie, oh, fuck. No. Tak wymyśliłem, że tak powiem i oni, nie. Okej, okay. No, okej. Okay.
I wymyśliłem, że muszę szybko coś napisać. I tak był ten news, że Cyganie ukradli ruskim czołg. Tak, pamiętam. Mhm. No i od tego to się zaczyna. To nie wiem, czy będziesz puszczał pierwszą część, czy jak to robimy? Możemy puścić od razu, wolisz pierwszą część puścić i to jest od razu na występie, na saporcie, czy to jest na jakichś testach? To jest na saporcie, nie? Bo to jest od razu wjeżdżasz od tak razu grubo wjeżdżam. Z nowym bitem na tak. Samym początek występu. No parę one-linerów, które bombiły i to, nie? I miałem takie ten człowiek ma jaja, to wam chciałem od razu powiedzieć na początek. Nowe żarty. No tam mówiłem, wiesz, te 2-3 minuty właśnie, że hej, jestem tak gruby, że coś tam i ludzie mieli takie, co nas chodzi. A wojna, próba wojny, nie? I wjeżdżał ten żart. No tutaj będzie to pierwszy tam chyba w Wieluniu to mówiłem. W Wieluniu, dobra. Jedziemy. Uwaga. Tutaj tam jakiś wstęp. Pod idilę musi mieć robaka. Słyszeliście w ogóle, że Cygan zapierdolił ruskim czołg? Wszyscy mają z tego beka, ale nie, no tylko chyba ja na to wpadłem, na pomysł, jak zajebać ruskim całą broń nuklearną, nie? I sprawdziłem w necie, zrobiłem research. Mają około 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a w samej Polsce jest jakieś 10 tysięcy Cyganów. Kurwa, wywieź ich tam. Będzie po pobocie. Ale wracając do tej dietetycznej. No i to koniec. Tyle, co wymyślisz. Tak. Dziękuję bardzo. Jeden tren. Tam ale... jeszcze wcześniej mówiłem o mojej dietetyczce i stwierdziłem, że to jest dobry moment, bo się zaśmiali na chwilę, tak. Że wtrąca tej wojnie. I potem dobra, to wracamy do dietetyczki. Cudowne. No bo się dobrze śmiali, ja tak myślę, to jest bombienie? To nie jest bombienie, to jest bardzo dobre. No taki złapałem, że okej, dobra, jest. No. I teraz wyjaśnię wojnę w tym momencie. No i wymyśliłem coś takiego, no i tu po pierwsze spaliłem sobie puentę, później się kopnąłem, bo powiedziałem, jak wymyśliłem pomysł, jak im ukraść całą broń atomową, no i stwierdziłem, że to pali puentę w ogóle. No i na drugim już tego nie powiedziałem, drugie to są chyba jakieś testy w Warszawie. Czyli ty rozumiem, że chciałeś zamienić kolejność, tak? Że chciałeś powiedzieć, że w Polsce jest 10 tysięcy Cyganów? Nie, tylko w ogóle chciałem nie mówić tego, że... Bo tam powiedziałem coś takiego, że mam pomysł, jak im ukraść całą broń atomową. Tak. I że to jest bez sensu, tylko że mówię, że stwierdziłem, że powiem, że Ruscy mają 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, tak. A my w Polsce mamy 10 tysięcy Cyganów. No właśnie, to samo przez liczbę się rozumie. Najpierw, tak, 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 tak. A potem... No i też pojawił się problem taki, że jak tam na burzowaniu powiedziałem to jednemu komikowi, to on mówi do mnie, stary, ale to jest rasistowskie, nie? No tak, tak, że Cyganie kradną, elo. Mówię, to jest jedyne, co mam, to nie może być rasistowskie, nie? Musimy zmienić zasady rasizmu dla mojego żartu. Więc mówię, no to powiem to, że to jest rasistowskie i stwierdziłem, że wymyślę. No to może puścić drugie, bo to jest to, co wymyśliłem, tak. Putin ile musi mieć robaków, nie? Słyszeliście, że Cygan im czołg zajebał? Fajnie, ja od razu zrobiłem research. I sprawdziłem, że Ruscy mają około 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 10 tysięcy Cyganów. No ja bym tam ich wysłał. Już chciałem dzwonić do Dudy, jaki mam pomysł niezajebisty, ale później sobie pomyślałem, zaraz, Cyganie będą mieli broń atomową. Ludzie przestraszeni by śpiewali ore, ore, żeby... No nie, tu... Tutaj to poleciałem coś na spontanie, ale wywaliłem to, co uważałem, że mi pali puentę. No już tutaj się zaczyna ten śmiech. Już tu się zaczyna ten śmiech, tak. No. A to na trzecim będzie dopiero tam to rozwinięcie, że kumpel mi powiedział, że to rasistowskie i ja tam się od tego odbijam. A ile, jaki jest przestrzeń między jednym, drugim a trzecim? Tak są dni. To są na dniach, to jest w jednym tygodniu na przykład. No to wojna wybuchła tam 24 lutego. A to, co teraz puściłeś, to jest chyba 1 marzec, coś takiego jakieś. Okej, czyli to są jakby chwila po, dobra. I teraz trzecie nagranie. I to jest trzecie, gdzie... to są, tamto to był jakiś support jednak, a to będą testy w Warszawie, gdzie, bo tam też w tym poprzednim mówiłem coś o tym Oreore. Oreore, tak. I stwierdziłem, że gdzieś tam to załapało, ale kompletnie to nie powinno tak wyglądać i chyba to zrymowałem. Nie! Ale nie jestem pewien, musisz puścić. Słuchaj, będziesz znany już z innego typu żartów niż tylko grube żarty.
Dobra, jedziemy, uwaga. Rymowane żarty Patryka Gosińskiego. Ej, w ogóle słyszeliście, że cyganie niczą zajebali? Jak to tylko słyszałem, od razu zrobiłem research i sprawdziłem, że Federacja Rosyjska ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 10 tysięcy cyganów. Powiedziałem to kumplowi, gdy mnie patrzy, przestań pierdolić takie rzeczy, to jest rasizm. Nie każdy cygan kradnie. Ja nie potrzebuję wszystkich. Wystarczy, żeby kradło 6,5 tysiąca. 3,5 tysiąca w ogóle nie kradnie. No. A później sobie pomyślałem, że zaraz, to nie jest takie mądre, znowu, bo cyganie byliby atomową potęgą. Już by się nikt nie śmiał, nie? Nie był już Don Basy, tylko kurwa Don Corleone. Głowica na środku ciechocinka. Śpiewać ora ora, bo wszystkich rozpieczone. Można? Można. Można, da się? Ale cyganie zajebiście. Jaki rasizm. Co za dźwięki są? To budzik, że już przekroczyłem czas, to ustawiłem. A, że przekroczyłeś czas, masz ten? Tak, budzik sobie ustawiłem. Okej, dobra. A ile masz czasu? Jak jesteś na supporcie? To akurat było na testach, to nie wiem ile to mi testach, daje. A, na testach, okej. No tak, to pół godziny, no. Także... Śpiewać ore ore, bo was rozpierdolę. Jak stand-up to jest mój wejdzie... patent, chciałem zaznaczyć, że to jest mój patent. No nie wiem, jak teraz wejdzie stand-up w erę rymowanych żartów, to... To ore ore cię zapierdolę, wiesz, kurwa. Będę palił to, kurwa. Sam mam jeden, żeby nie było. Ja też mam żart rymowany. Ale na obronę tego wróciłem na supporty i przestałem bombić. Ale to wdałeś... Za pomocą tego bitu. Na początek go dajesz? Dawałem go na początek i ludzie mieli takie, okej, dobra, jest wojna, ale się śmieją. Okej, dobra. Także udało mi się to ograć. Wow, ale to jest bardzo ciekawe, czyli... Kurde, żebym to dobrze zrozumiał, bo że... A Błażej miał to samo? Że tak, no. On też miał, też bombił na w tym okresie? W sensie, nie bomby, ale no to były dużo słabsze, nie? Cięższe występy po prostu, tak. Bo atmosfera jest gorsza i tak dalej. Bo ja nie pamiętam takiego skoku, że my mieliśmy wojnę, w sensie, że w tym okresie my występowaliśmy. I pamiętam, że z Łukaszem mieliśmy taki deal, że w ogóle o tym nie wspominamy, że wychodzimy na scenę, mówimy, siema, słuchajcie, w ogóle nie adresujmy tego, bo ludzie przyszli się pobawić. I tak w ogóle byłem w szoku, że ludzie przychodzą, nie? Ja też, kurwa, też się czułem dziwnie z tym, ale miałem wrażenie, że chyba wszyscy chcemy wyjść z tej bańki informacyjnej, gdzie cały czas siedzi w tym telefonie, kurwa, no wojna, bomby, czy uciekać, benzyna po ile jest i tak dalej. Ja myślę, że ja sam się z tym źle czułem i to przechodziło na widownię. No możliwe. Bo ja byłem, wiesz, cały spocony z tyłu, miałem tą kroplę taką jak z mangi, że Boże, co ja robię, wiesz, tam... Wojna, ja opowiadam żarty o grubasach, nie? Kurwa, mi też było głupio, nie? Że wiesz, że wychodzisz i opowiadasz, a z jednej strony czułem, że ludzie przychodzą, więc potrzebują tego, żeby się bawić, żeby, wiesz, żeby... No tak, to był taki... Nie wiedziałem, wiesz, jak to pogodzić, taki dysonans. No ale właśnie ten bit mi strasznie pomógł, nie? Bo on tam powstał dosłownie, no, tydzień, dwa. Mhm. I mówiłem go gdzieś na samym początku i już było spoko. Zajebiście. Chyba, że ja sam się już tak, wiesz, podświadomie... Że potrzebowałeś się przekonać, że to jest, że to ci pomogło i wtedy cię, no możliwe, że to twoje psychiczne też nastawienie jest do tego. Bo jest czasami tak, że, a miałeś tak w ogóle, że czasami ci jakiś bit przestawał działać, że twój stosunek emocjonalny do tego bitu powodował, że on inaczej funkcjonuje? Chyba nie. No, bo ja miałem takie rzeczy, że mi się tak? Że jakby ja czułem, że coś jest nie tak, albo wstydziłem się trochę niektórego, jednego czy dwóch żartów, że tak czułem, że coś tutaj poleciałem na skróty intelektualne. To mi od razu, jak nie siada, to nie siada, bo miałem kilka takich żartów, że na przykład się właśnie wstydziłem czy coś. No i ludzie mieli takie, nie jesteś na to gotowy czy coś. Okej, to pójdę do terapeuty może i... I no mi jak nie siada, to nie siada od razu, nie? Podoba mi się twoja zero-jedynkowość, że ty masz zero wątpliwości. Działa? Działa, nie? Dziękuję bardzo. No i jest jeszcze wersja z nagrania. Oczywiście. Na której? No. To będzie 10-12, no. Na której tak. Co? Pomyliłem te liczby. Na odwrót powiedziałeś? Nie. Totalnie je pomyliłem. Co? Totalnie je pomyliłem. Będzie w ogóle widać i słychać moją zawiechę, jak mówię, że Federacja, bo też zmieniłem z Rosji na Federację Rosyjską, żeby brzmiało groźniej. Tak. Mówię, mają 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my mamy
I jest zawiecha i wiesz, ile my mamy cyganów w Polsce, nie? I zapomniałem. Wow, ale to jest jazda. Ale to jest takie, że nagranie? Czujesz, że to było przez nagranie, że stres nagraniowy ci wszedł? Nie wiem, bo ja nigdy mi się, wiesz, nie zdarzyło zapomnieć, ile jest cyganów w Polsce, nie? Jak na złość na nagraniu. No chyba tak, chyba nagranie. No właśnie. Ja sobie nie umiem tego wytłumaczyć. No to będzie też pokazane, jak ten beat automatycznie traci sens, nie? I... A gdzie to jest nagrywane? Bydgoszcz. Bydgoszcz, który? Fabryka Lloyda. Fabryka Lloyda, okej, dobra. No to czekaj. Się co martwić, ja tyle nie wytrzymam. No ale ten... Słyszeliście w ogóle, że cyganie ruskim czołg zajebali? Mnie rozjebał ten news. Od razu zrobiłem research. Sprawdziłem, że Federacja Rosyjska ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 6 tysięcy cyganów. Ale już widać, że ty się wywracasz po drodze. To jest taki... Mózg się wyłączył kompletnie. No i teraz to nie ma w ogóle sensu, ten bit. No ten bit nie ma sensu, kurwa. Ja, i masz to na nagraniu? Tak. Ja... O, nie powinieneś go nagrać jeszcze raz? No... Jest to przemyśliwane właśnie. Jeszcze, aha, jestem w trakcie analizy, no to rozumiem. Czyli mamy ekskluzyw, który może nigdy nie wejść. Kurwa, cudowne. Nie, dobra. No puszczam to tak, bo już nie mam siły do tego. Zobaczymy, jak wybrniesz z tego. Jestem bardzo ciekaw, uwaga. Także nie mamy się co martwić chyba. Działa! Jak to powiedziałem mojemu koledze, od razu mówił mi: Patryk, zamknij mordę, to jest rasizm. Nie każdy cygan kradnie. Ja nie potrzebuję wszystkich, kurwa. Wystarczy mi 6 tysięcy. Masakr. Tak, to nie ma sensu totalnie teraz. A najgorsze jest to, że ja bym się skorygował, bym mi powiedział, że się wolnąłem czy coś, ale nie mogłem sobie przypomnieć, ile jest tych cyganów. No, wiesz, co jakiś ty gadasz? Tej liczby 10 tysięcy nie mogłeś sobie tak przypomnieć? No i za, że tu też się wolnąłem, bo powinienem powiedzieć 6,5 tysiąca, a nie 6 tysięcy, wiesz, to jest w ogóle... Tak, tak, bo ty powiedziałeś, ale ty nie powiedziałeś na początku, że 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, czy 6 tysięcy głowic nuklearnych? 6,5 tysiąca głowic, no. No właśnie, więc masz większą liczbę głowic niż cyganów. No, no tak. Wszystko jest rozpierdolone. Jezu, ja tutaj, nie wiem czy to widać, ale ja tu tak umieram w środku, bo ja sobie próbuję przypomnieć, ile ich było. Ale to się zaczęło, zanim ty jeszcze liczbę podałeś. Jeszcze, żeby to była jakaś skomplikowana liczba, nie? Tak, tak, tak. 11,357, tak, tak. Wiesz, tyle, równo. No bo ty już zaczynasz, jak tutaj zaczynasz podawać tą liczbę, to już jest takie, że widać, że tak. Mózg ci wyłączył trochę wcześniej. Uwaga. Mnie rozjebał ten news. Od razu zrobiłem research. Sprawdziłem, że Federacja Rosyjska ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 6 tysięcy cyganów. Ja pierdolę. I ja tu zachodzę w głowę, ile jest cyganów. Tak, co ty zrobiłeś? To powiedziałem mojemu koledze, od razu mówił mi: Patryk, zamknij mordę, to jest rasizm. Nie każdy cygan kradnie. Ja nie potrzebuję wszystkich, kurwa. Potrzebuję Starczy więcej. Mi 6 tysięcy. Masakr. Ale w ogóle, to była moja pierwsza myśl, a później sobie pomyślałem, że to nie byłoby zbyt mądre, bo nagle cyganie staliby się potęgą nuklearną, nie? Będzie rymowany żart? Będzie, dobrze. Już by się, kurwa, nikt nie śmiał z nich. Już nie byłby Don Vasyl, tylko Don Corleone. W ciech odcinku na środku sceny atomowa. Don Vasyl śpiewać horror, bo wszystkich rozpierdolę. Mamy to. To jest koniec tego bitu, czy coś jeszcze? Tak, to jest... To jest na szczęście. Tak, ale cudowne, jeszcze tak. Jeszcze nie miałem takiego przypadku, że ktoś zajebał na nagraniu własny bit. Ja pierdziele. Nie, no nagraj to jeszcze raz. Powinieneś to nagrać, chociaż... Ile to jest? Minuta? Półtorej?
dorzucić do tego innego nagrania, to jest super żart. W sensie myślałem, żeby na nagraniu napisać 10 tysięcy gwiazdka. Nie, to nie zadziała, bo to też inna reakcja jest. Wiem, no. To jest, wiesz, bo ten żart, no. Tylko problem jest taki, bo tu już jest to nagranie, to już widać, że jak ich pytam, czy słyszeli ten news. Tak. To jest już news, który był, wiesz, ileś tam, nie? A to też prawda, bo ten news jest deaktualizowany. Więc, nie wiem, musiałbym w ogóle jakoś zmienić ten premis do tego i tak dalej. Ja mi się bardzo nie chcę. Okej, cool. Bo teraz jak już do niedawna, jak jeszcze to grałem, to czy słyszeliście? I wszyscy mieli, tak, słyszeliśmy, tak, zapomnieliśmy, nie wiemy, o czym mówisz, nie? No tak, tak, okej, dobra, masz rację, rozumiem, no ten... No to dobra, czyli co? To było po to, żeby cię uratować w czasie wojny, nie? Że tak, to był tak, twój ratunek, tak, żeby otworzyć publiczność na ciebie i ten. I napisałeś to na przestrzeni ile? Tygodnia? Dwóch? Dwóch tygodni, powiedzmy, że maksymalnie to powstało, a ten drugi bit, który przygotowałem na przestrzeni dwóch lat albo więcej. Ten PKP? Tak. To też jest niesamowite, bo czekaj, ile trwa ten bit ten na cyganach? Żeby było 10, 12, no półtorej minuty, tak pi razy drzwi bym powiedział, może minuta. Tutaj był najdłuższy, minuta 20, ale gdybyś nie spierdolił tego, to na nagraniu miałby półtorej minuty. No, się wydaje, na luzie. A ten trwa 2,20 w pierwszej wersji, a w ostatniej no prawie 4 minuty. Czyli tak, się wydłużył. No to jest jedyny bit, który katowałem, ewoluował milion razy. O, czemu? Pierwszy raz powiedziałem go w 2009. To był jedyny bit, na którym mi zależało, bo to jest wszystko, wiesz, te autentyki tak zwane, nie? Mhm. Z mojej pracy w PKP. I stwierdziłem, że no to musi być, bo muszę coś mieć z tej roboty, chociaż te żarty muszą usiąść. I pierwszy raz powiedziałem gdzieś tam u Zalewa na open micu w 2019. A ty zaczynałeś w 2019? Tak. Okay. I to siadło mega. Przynajmniej tak mi się wydawało. I stwierdziłem, że to będzie mój closer na życiówkę, sobie to zostawię gdzieś. No i później pandemia i tak dalej. No i później zacząłem to mówić i to bombiło. O, wow. A co się zmieniło? No właśnie nie do końca nie wiedziałem. I już nie wiedziałem, czy to wtedy była po prostu taka aura na tym open micu, że to siadło, takie głupoty, czy co. I zacząłem, ale stwierdziłem, że to musi siąść, to nie ma takiej opcji. I katowałem to niesamowicie, no ze dwa lata albo więcej tak naprawdę. Wow. I to zmieniało swój kształt już milion razy. W końcu wykminiłem, że tam parę historii weszło tych autentyków, więc skleiłem to w jedną historię, powstał taki mini ten storytelling. Ale cały czas miałem takie, Jezu, że to nie weszło tak jak za tym pierwszym razem. I cały czas dążyłem do tego pierwszego razu. Aha. I teraz jak do ciebie się przygotowywałem, to znalazłem nagranie z tego. Z pierwszego razu? Z pierwszego razu. Musiałem przegrzebać na Facebooku jakieś wydarzenia u Zalewa i to zbombiło tam. Naprawdę? Czyli miałeś w głowie obraz tak. Idealnego występu, który nie był... Słucham to i mówię, Jezu, co to jest? Ja po to zmarnowałem dwa lata życia? A tam są, wiesz, dwa śmiechy jakieś niemrawe w ogóle. Wow, okej. Okay. Ale to był... Słuchaj, to był twój początek, dlatego trzeba się nagrywać. To jest jedna z rzeczy, dlaczego się trzeba nagrywać. I słuchać. I słuchać potem tego, bo w twojej głowie to wygląda zupełnie inaczej. Jak jesteś nadrenalinowany, jak wiesz, o wow, to super była energia, a potem słuchasz tego. O. Dla mnie to był taki pewniak, że mi było szkoda marnować na teraz, nie? No. Ja to sobie powiem, kiedy będę sławny dzięki temu, nie? I do ciebie się przygotowałem, słuchaj, to mówię, Boże, co to jest w ogóle? No, masak, to możemy puścić to. Dobra, czyli to jest pierwszy. Ile jesteś na scenie? Jakby jak długo jesteś na scenie? W sensie, który to jest występ twój w życiu? To jest grudzień. To jest grudzień, a startowałem w czerwcu. To jest grudzień, startowałeś w czerwcu, czyli jakieś pół roku występowania. Tak. I rozpierdalasz we własnym mózgu. We własnym mózgu jestem królem. Jestem drozdą. Drozdą. Dobra, jedziemy. Każdy, kto pracował w PKP, to straszny skurwysyn. Wierzcie mi, dopiero się zwolniłem. Pracowałem tam 3 lata, wszyscy myślą, że to dlatego, że miałem jakieś chody, może rodzinę. A po prostu przyjechałem na spotkanie rekrutacyjne 30 minut spóźniony. Jeszcze wysłałem mi miejsce metra, opóźnienie może ulec zmianie. Jak przyjechałem na miejsce, też miałem umowę do tego podpisania. Panie Patryku, widzimy pana u nas w firmie. To siadło, co prawda, jakbyś mógł zatrzymać, ale później kolega mi wysłał mema, w sensie kolega cywil, bo on też pracował ze mnie w PKP i zobacz, jakiś śmieszny mem, nie ja to czytam, takie, Boże,
to jest jedyne, wiesz, co mam teraz i muszę to usunąć, nie? I to musiałem wywalić. To, dobrze, co tu było? Sorry, tego trochę nie zrozumiałem. Że dostałem się do PKP, bo przyjechałem na rozmowę 30 minut spóźniony. A tak, no to ten pierwszy żart. A potem było coś o koszuli czy o czym? A to musiałbyś. Czekaj, to ja cofnę, bo tak. A, czyli taki był mem i musiałeś to wypieprzyć. Tak, bo ja myślę, tak. Kurde, 14 czy tam 10 sekunda, już od razu pierwszy żart, bardzo ładny. Jeszcze wysłałem im SMS-a, opóźnienie może ulec zmianie. A, wysłałeś im SMS-a, że... Opóźnienie może ulec zmianie, no to... Okej, okay, no to fajne. To... Tego nie było już na memie, no ale tam to wcześniejsze było i mówię, dobra. No odbiłeś się od tego da, dobrego no. żartu, no. Jak przyjechałem na miejsce, też miałem umowę do domu do podpisania. Panie Patryku, widzimy pana u nas w firmie. Piękne czasy. Nie lubiłem tą robotę nawet. Może dlatego, że wcześniej zapierdzałem Biedronce. Ale siedzę sobie w garniaku na Dworcu Zachodnim w takim biurze informacji. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście infodworzec. Spędziłem tam wspaniałe 3 lata. To jest informacja, w której mieliśmy zakaz udzielania informacji. Ponieważ PKP SA pokłóciło się z PKP Intercity. No. Mieliście na zasadzie zakaz udzielania informacji? Tak. Dlaczego? No bo się pokłócili z nimi, bo oni chcieli, żeby PKP Intercity też jakby za nas płaciło, bo to spółki są i my byliśmy od nieruchomości. Aha. I tam ci powiedzieli, że nie, więc dali nam zakaz udzielania informacji. Punkt informacji. Tak. Można było, jeden kolega prawie wyleciał, bo powiedział starówce, jak dojechać gdzieś tam do Konina, nie? I prawie go wywalili za udzielenie informacji? Tak, bo jest zakaz. Ty tam możesz mieć dużo więcej materiału, mi się wydaje. Wspaniałe czasy, to jest temat na osobny special, chyba, więc nie będę go poruszał, ale siedzę sobie, słuchajcie, piję kawkę, karmelata macchiato, pod biurkiem sprzątaczka, wiadomo, Krysia 60 lat, alkoholizm, to nie? I się do mnie przechwala. Mówi, wie pania, to jestem taka czysta, tu nawet pod biurkiem przetnę, ja to panu powiem, jak wrócę do domu, ja mogę rąk nie umyć, ja mogę zębów nie umyć, ale cipę zawsze podmyję. To jest obrzydliwe, ale to jest autentyk, tak do mnie powiedziała pani sprzątaczka i stwierdziłem, że to może zębów nie umyć, że może rąk nie umyć, ale cipę zawsze umyję? Tak. To jest niesamowite. Stwierdziłem, że okej, okay, ale to... Okej, okay, wow, okej. Okay. No co to jest, kurwa, jakaś propozycja? Lepiej ręki nie podawać, nie całować, ale na dole czysto skrubnie? Od razu, nie wiem, co miałem wcześniej na monitorze, ale teraz miałem karma latte macchiato. Ale wyjebali mnie przez to, no, że jestem nie najkrótszy. Cierpię na taki dekolt hydraulika, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi ciągle, czy nie? I my musiałem rozkłady rozwieszać, one były tak nisko powieszone. No i podjeżdżają pociągi, wiecie, z nich tysiące ludzi, ja podjęty, koszula, tak, 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 kurwa, na pół plecu, co nie? No i mam taką skarbonę, że nie tylko możesz 500 tam rzucić, ale i kartą przeciągnąć, nie? Jakbym miał na plecach, że jestem bezdomny, to by ludzie wiedzieli, gdzie wrzucać od razu. No idzie ten tłum, ja wywieszam te rozkłady i jeszcze, kurwa, komentując, nie? Mówię, o Jezu, kogo ziom. Chryste, zaraz się zżyga. Matko Boska, się odwraca, mówię, też, kurwa, modlić mi się do tej dupy zaczęli. Pamiętacie sytuację? No i mnie wyrywali, no i tak od tamtej pory nie chciałem się iść pociągami, ale czasem trzeba. Teraz też jadę sobie. No i to jest już koniec, no. I co? To już jest koniec, no i tutaj, koniec. Wiesz, połowa do wywalenia przynajmniej. No ale to jest... pierwszy raz mówiłem, nie? Pierwszy raz w życiu, no. Tak, tak. No i ten bit później wywalałem, dokładałem, nie? To straszne tam były mieszaniny i no, z żadnym bitem się tak nie umęczyłem i on najgorsze, że nawet na nagraniu nie jestem z niego zadowolony. O nie! I mam takie, ja go nienawidzę tego bitu, jak ja go mówię, miałem tak, że jak już miałem ten support, to ja go dałem tak w połowie, ten bit, że tak dobra, przebrnę przez to, nie? I mówiłem tam te 4 minuty czy coś i dobra, koniec, jest w końcu fajny. A, wow, miałem dosyć tego, bo on kosztował mnie tyle, ja nic nie edytuję, ten edytowałem tylko. Aha. I on jeszcze był średni, nie? To już mnie doprowadzało do pasji szewskiej. Może to jest lepsza metoda właśnie, wywalać, ale no jestem tak czy siak zachwycony tym, że po tym stwierdziłeś, zostawiam to tak. na zamykający bit na sukces, bo to jest za dobre, żeby jeden mem, coś o cipie i dupa wypięta. To jest tak cudowne, ale ja to kumam, bo ja też tak miałem, że, niektóre bity, które dzisiaj patrzę, bo takie, o Jezu, co ja robiłem, to myślałem, no to jest już, ja nic lepszego nie napiszę, no po tak, prostu tak. Bóg stąpił. Ja nie chciałem tego palić, więc nie chciałem tego nawet mówić na open mic'ach za często. No.
Żeby wiesz, to sobie dojrzeje, zostanie. Ale to jest tak cudowne. Komedia powoduje, żeby się z własnym debilizmem musimy tak zderzyć tak twarzą w twarz. To jest. To uczy pokory, to trzeba przyznać, że to kurwa uczy pokory. Bardzo. Dobra, to wersja druga jest po jakim czasie? Wersja druga, no to jest gdzieś tak przynajmniej, nie no, rok to chyba więcej jak rok, bo była pandemia. To ze dwa lata później. Wow, teraz jest dwa lata później. No tak? Prawie dwa i pół roku. A nie, no, bo to 2019 no. Grudzień, no to dobra, a, no, prawie trzy, no to przepraszam, masz rację, prawie trzy. No to z półtora, coś takiego, bo to są wakacje na pewno, bo plażówka. Aha. Więc jakieś wakacje, no i tam już coś doszło, coś odleciało, to jest już kompletnie inny beat. Coś tam zostało z tego. Oczywiście pani sprzątaczka z myciem. Takiego złota się nie wyrzuca. No. No i możemy puścić, bo nawet już nie wiem, w jakiej to tam było fazie, co tam. Ale to czekaj, zanim przejdziemy do tego, chcę zapytać, jak to, jak pierwszy raz edytowałeś bit, albo to jest jedyny bit, jaki edytowałeś, to jak ty pracujesz nad edytowaniem bitów? Znaczy pewnie, że ty nie będziesz tego robił, ale jestem ciekawy, jak... Nie, bo to się nie opłaca, jak widać. No po prostu, jak tam było ileś tam tych żartów, historii, jak to coś nie działało, no to wywalałem, albo no gdzieś tam próbowałem tą puentę zmieniać, ale nie wiem, czy to mi się kiedyś udało. I dodawałem kolejną historię, no bo to akurat, to jest zły przykład może, bo ja tam tę historię o pick-upie Multum, która mi się przypomniała, to akurat mówiłem. No. No i któraś siadała, to mówię, okej, okay, ta wypada, bo nie siada, ta siada, zostaje i tak wiesz, jak selekcjoner trochę, ty zostajesz, ty zostajesz, tak. Ty się nie nadajesz, wracasz do domu, nie? I tak to trochę wyglądało. Okay, bo to było z kilkanaście historii i przeżyło kilka po prostu. No. No ja tak samo robię, że ten. No, czasami tam coś zmienia, ale też głównie jest to dopisywanie nowych i te najlepsze wypychają te najsłabsze. I dziękujemy. No dobra, zobaczmy. Jakiś czas potem na plażówce PKP. Także pracuję i niech sobie pracują. Żadna praca nie hańbi. Prawie żadna praca nie hańbi. Jest jedna profesja na literę K. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie ma na to usprawiedliwienia. Nie ma nic gorszego niż bycie kolejarzem. To jest totalna masakra. Tylko zauważyłem taki błąd. No już masz pierwszy żart od razu, po 15 sekundach, też już dopisał sobie nowy, że już nie masz opóźnienia, tylko K na K, zawód, kolejarz. Tu może jeszcze być to opóźnienie, bo ja jeszcze chyba nie wiedziałem z tym. Nie wiem, kiedy dostałem to. Ale w ostatecznej wersji tego nie ma. W ostatecznej nie ma. Dobra. Błąd logiczny Polaków, bo wszyscy postrzegamy PKP jako taki byt mistyczny, taką siedzibę zła, taki imperium z Gwiezdnych Wojen. A to nie jest tak. PKP to jest zjebana firma, bo tworzą ją zjebani ludzie. Wiem, bo niedawno się zwolniłem. 3 wspaniałe lata w tej firmie. Słuchajcie, pracowałem w biurze informacji dworca, który miał zakaz udzielania informacji kolejowych. Czyli generalnie wkurwiałem ludzi i dostawałem za to pieniądze. Nie? I było spoko, robotę nawet lubiłem. Najgorsze to było to sprzątaczki. Mieliśmy takie stare sprzątaczki alkoholiczki po 60 lat, które przechwalały się, która to najlepiej sprząta. Ja sobie otwieram biuro 7 rano, monitorek siedzę w garniaku, karmel latte macchiato i ona się kręci, no i zaczyna się pierdoleć. Ale ja sprzątam. Ja pierdolę Patryku, jak ja sprzątam. Mogę panu coś powiedzieć? Powiem panu coś szczerze. Ja jestem tak czysta, ja jak wrócę do domu, ja mogę rąk nie umyć. Ja mogę mieć szyję brudną, ale cipę zawsze podmyję. A czekaj, tak realnie, co ty odpowiedziałeś na tę informację? Jak w życiu pamiętasz, co mi powiedziałeś? Wiesz co, no ja się zmieszałem, bo ja nie wiem, czy w ogóle to nie było przy pasażerce, bo to była taka stara alkoholiczka. Jakoś ją tam próbowałem uciszyć, ona w ogóle chlała w pracy, to też będzie później. Chlała w pracy? Też będzie później w tym bicie, no. I... dlatego stwierdziłem, że to muszę jakoś, wiesz, chociaż zarobić na tym w ten sposób, nie? Skoro musiałem się z tym użerać. W stratach moralnych i psychicznych. No, tak, tak. Kurwa mać. Ja nie wiem, co wcześniej miałem na ekranie, ale teraz mam karmel latte macchiato. Ona do mnie mówi, no tak. Ja tak wychowała mama, tak z domu wyniosła. Mówię, mama cię tak wychowała, czyli jak to musiało wyglądać? Wróciła z podwórka, matka się dała, Jadzia, umyj się trochę po dworze. Co? Umyj trochę po dworze? Rymowane? Nie pamiętam. Proszę państwa, nowe dno Patryka Gosińskiego odkrywamy. Rymowane żarty. Och.
No dobra. I wiecie, też tak każdy postrzega PKP tylko tych negatywnych stron, że opóźnienia, bla, bla, bla. A PKP jest czymś najlepszym. Mało osób o tym wie, ale PKP to jest europejski lider w dziedzinie nepotyzmu. Tam całe wydziały mają to samo nazwisko. I przyjeżdżają firmy z zagranicy szkolić się, jak schować całą firmę w jednym biurze. PKP jest w tym niesamowite. Gdyby PKP ukrywało Żydów, obozy byłyby puste. Hitler musiałby sprzedać piece na Elisie, nie? Wyobrażacie sobie takie ogłoszenie? Użytkownik Adolf sprzedaje piece swoją się kurzą. I pierwsza wiadomość, dlaczego pan sprzeda? No mi kurwa PKP Żydów pochowało. I wiecie, tak jest nepotyzm, jak opowiadam to znajomym, to pytają mnie, no dobra, cwaniaku, a ty jak tam się dostałeś? Kogo tam masz? Ciotkę, wujka, kogo było? Mówię, nikogo. Ja po prostu, najzwyczajniej w świecie, przyjechałem na rozmowę o pracę, 30 minut spóźniony. Jeszcze wysłałem im SMS-a, opóźnienie może ulec zmianie. A to ciekawe, wcześniej było już śmiech przy 30 minutach opóźnienia, a teraz nie dostaję żadnego tak, śmiechu za to, że ten... Może już znali mema, może już wtedy już byli tacy, kojarzy. Za opóźnienia serdecznie przepraszam. Jak przyjechałem, czekali na mnie z gotową mową. Panie Patryku, witamy pana w firmie. Nikt nie miał żadnych pytań, tylko jedna blondyna z Hero mówi, a ja mam jedno pytanie. Bierze moje CV. Widzę, że lubi pan literaturę. I mówię, tak, tylko kurwa napisałem. No. Serio, to cię najbardziej zdziwiło w tym CV? Tam poprzednie stanowisko to jest pracownik ogólnobudowlany. Opis stanowiska ogólnie to pracowałem na budowie. A tam mi wyjeżdża z literaturą? No i trafiła jebana, bo ja nie czytam. Mówi do mnie, panie Patryku, widzę, że lubi pan literaturę. Co pan ostatnio czytał i dlaczego by pan polecił? Mówię, kurwa, pies, który jeździł koleją. Też czasy teraz takie są. Nie, kontynuuj. O, dobra. Z tym, że się spóźniłem, to też mnie bolało to wywalenie, bo to akurat było prawda, nie? Że się spóźniłeś na rozmowę kwalifikacyjną? Tak, i też rzuciłem takiego żartu na tej rozmowie, że tam, przepraszamy za opóźnienie, nie, i oni tam, ten. I strasznie mnie to bolało, że muszę to wywalić, no, ale ten mem mnie, nie chciałem później, żeby ktoś, wiesz, że są takie memy. I... No nie, no przecież to wiesz, to jest najgorsze, to jest dla komika, wiesz. Mój ma na honorze, że masz memy ten. Mnie kiedyś wkurwili, że znaleźli mema na podstawie mojego żartu i mówią, z memów kradniesz, mam wypierdalać. Znajdźcie mi mema sprzed mojego żartu, to wtedy pogadamy. Kurde, zła masy. No ale tak, ale kumam, czyli musiałeś to wywalić. I... Musiałem to wywalić. No właśnie dlatego mi zależało, bo tam były same autentyki z tą rozmową też, nie, że zapytałem mnie, co czytam, bo sobie wpisałem zainteresowania literatura, nie? No. Ja złapałem taki blackout jak przy tych cyganach, nie wiedziałem, wiesz... Nie wiedziałem, co powiedzieć i też to palnąłem, nie? Tak, ja, no okej. Okay, yeah. Ale śmiała się, że pierwszy nie, była zażenowana. No. Naprawdę? No bo wiesz, żeby to był, żebym ja to powiedział jak żart, co nie? Ja no. Cały spocony, zestresowany rzuciłem, wiesz, pies, który jeździł koleją, nie? I buszujący w zbożu, a tu w gimnazjum się przerabia. Okej, no ale to jest dobra książka. No, no dobra, ale wiesz, ona tak, tak ostatnio czytał pan pies, który jeździł koleją w 2000, wiesz, no. Ale jak oni musieli być zdesperowani pracowników, że spóźniłeś się 30 minut? Ja byłem z polecenia, więc... Kolejne. Aha, czyli nepotyzm, czyli jednak nepotyzm. Oj, tego żeś nie powiedział, kurde. A, to nie można tak sobie prawdy. Nie można za dużo prawdy powiedzieć, tak? No, no spoko. No i dobra, i to jest ostateczna wersja. I to jest ostateczna, to co tam nie weszło, wywalone, ułożone w jakiś tam storytelling mniej więcej. Mhm. No i już więcej się nie dało, nie? To już nikt by z tego nic więcej nie wyciągnął. Nie wyciągnął? Co jest dorymowane, miało być dorymowane. I... Ile masz rymowanych żartów w tym materiale? Bo ja odkryłem, może powiem genezę rymowanych żartów, bo odkryłem kiedyś. Klucz magiczny jakiś odkryłeś. Miałem żart, że to mi się przyśniło w poprzednim programie, że tam bzykam się z grubaską. Co, tak. Nie? I że ona była taka napalona i że miała była napalona, w głowie miała kutasy, cipy, pornosy, a w brzuchu kiełbasy, dipy, nachosy. Nie? Tak. I ten żart zawsze brawa i ja stwierdziłem, że rymy to jest to. Nie? A to był potrójny rym, może dlatego to było takie świetne. Ale ten, no i wtedy się zakochałem w rymowanych żartach. I poszło. No jak widać, zawsze działa. Zawsze działa, to jest słuchaj, to nie, będzie nie powiesz mi, że ej, to nie działa. Rozpoznawczy, trademark.
Nie, absolutnie mogę ci, nie mogę ci powiedzieć, że nie działa. To absolutnie... Czy jest ambitne? Razem. Nie wiem, ale... Ale czy dostajesz oklaski za każdym razem? Tak. Więc jakby, słuchaj, komu to oceniać? Za 100 lat nas ocenią. No dobra, czyli PKP, bit, przez który twierdzisz, że musisz się przemęczyć. Tak. I to jest już po 2 latach, masz go dość. I... Ja się tu chcę płakać, jak to opowiadam. Naprawdę? To jest bardzo, bardzo ciekawe, że spotykam się, że edycja jest dla ciebie aż tak męcząca, że ten, dla mnie jest to no, część tej roboty ja po prostu. Uwielbiam te magiczne coś, że to mi wpada gotowe. Tak. I to działa i mam takie, ale ten rzecz jest, tak fajnie mi się kojarzy, że wpadł mi jak kupowałem kajzerki, nie? Aha. A ja spędziłem nad tym, co zaraz usłyszymy i co nie jest tego warte. 2 lata życia spędziłem. Aha. I no to jest straszne. No rozumiem, ale uważam, że to jest też część tej roboty, ale kumam. Właśnie, kumam, żeby to, wiesz, to... rozwalało, żeby to, wiesz, że za 50 lat ludzie będą to oglądać i ten Gosiński, ten bit, to jest złoto, nie? To jest złoto, no. To jest gówno, nie? Nie wiesz, nie wiesz, jak to ludzie odbiorą. Nie masz pojęcia, wiesz, ja kumam, ja też lubię ten błysk inspiracji i to, że to tak na ciebie spływa i tak, po prostu spisujesz, tak. Masz takie ready. Idziesz sobie z kawą i wiesz, nagle tak. Jeb, nie? Ale to, no kurde, no, nie wiem, kto to powiedział, że inspiracja jest dla amatorów, a reszta z nas siada i pisze po prostu. I, no i kurde, w pewnym punkcie, jak już musisz wyprodukować jakąś ilość materiału, to nie możesz nie, siedzieć no tak, i czekać tak, na tak. Błyski geniuszu, tylko musisz siedzieć z takim jak PKP. Jak godzinę rocznie trzeba robić to tak. No dokładnie, dokładnie. Więc ten. No ale kumam, ja też to lubię. Też to lubię, ale nie zawsze na to można liczyć. No dobra, zobaczymy, czy ciężka praca popłaca, proszę państwa. Zrymowałem, chciałem powiedzieć. Jestem zarażony. Cześć. Cofnę, żeby nie było. Jeszcze raz od początku. No tak, no ale wracając do PKP, to tam spędziłem 3 cudowne lata. Pracowałem w biurze informacji dworca, który miał zakaz udzielania informacji kolejowej. Cudowne czasy po prostu. Podróżni mieli niesamowite pomysły. Siedzę sobie raz o 7:00, tam otwieram sobie biuro na dworcu Warszawa Zachodnia, sobie siedzę, piję sobie karmel latte macchiato w tym kurwa za ciasnym gajerze i wbija pierwsza podróżna i mówi do mnie: dzień dobry, ja przed chwilą miałem mieć pociąg z 5. peronu, wy tu nie macie 5. peronu. Ja kurwa. Wie pani co, no ja tam przed chwilą byłem, ten 5. peron też tam był, prawda? Ona: nie ma. Jest 4., jest 6., 5. nie macie. Oglądała pani Harry'ego Pottera? Musi pani przypierdolić pomiędzy. Pobiegł. Za chwilę wraca z guzem. To nie działa. Mówię: nie, nie działa, tylko jesteś mugolem. Siadaj na dupie. I wbija nasza sprzątaczka. Mieliśmy taką cudowną panią Jadzie, 60 parę lat, alkoholiczka w chuj. I ona strasznie się przechwalała, jak to ona nie sprząta. Ona, wiecie, mopem mazała w jednym miejscu, nie? I skacowana: panie Patryku, kurwa, jak ja sprzątam, ja pierdolę. Mogę pani... Patryk, powiem panu coś szczerze, dobra? Ja już wiem, że jest najebana w robocie. Powiem panu coś szczerze, jak wrócę do domu, ja mogę rąk nie umyć. Ja mogę mieć szyję brudną. Ale cipę zawsze podmyję. Przy pasażerce, nie? Ja nie wiem, co miałem wcześniej na ekranie, teraz mam karmel latte macchiato. Tego nie rozumiem. Z tym są kawą? Czemu nagle masz karmel, że nie wiesz, co miałeś wcześniej na ekranie? A no, że wyplułem. Myślałem, że to będzie jasne. Okej. Okay. Nie jest widocznie. Dobra, ale ja jestem też debilem, więc jakby spokojnie, nie? Więc, dobrze, że wiem, że to nie działa teraz. Po nagraniu. A nie zastanawiałeś się wcześniej, czemu tak to? Nie, to było w mojej głowie, że to jest oczywiste. Aha, wyplułem. Okay, a sporo ludzi na bank tego nie kumam, bo tu się chyba nie śmieją. No tak, tak, bo to już trzeci raz, ja czasem czwarty raz już to słuchamy i mam takie: o co chodzi z tym karmel latte macchiato? No. Może w audio to nie słychać, albo gdybyś powiedział, że mam karmel latte ten, to wtedy ten ruch by dał, podpowiedział ludziom. Nie, to żart dla mnie chyba najwidoczniej był. Okay. Wiesz. Rozumiem. Ona do mnie mówi: no co? Mnie tak matka w domu nauczyła. W sensie, jak to musiało wyglądać, nie? Jadzia wraca z dworu. Matka: Jadzia! Umyj się trochę po dworze. Jadzia: co? Umyj trochę po tworze? Ja, musimy zrobić kompilację twoich rybowanych żartów, że zrobimy wszystkie po kolei. Wiecie, tu mi siedzi ten mugol, tam mi pierdoli te kocopały.
wbija następna i mówi do mnie: dzień dobry, Pendolino do Krakowa, zostawiam tam bardzo ważny laptop służbowy, także proszę to Pendolino zawrócić. Mówię, jak kurwa, na rondzie w Radomiu? Co ja mam z nim zrobić? Ona mi pokazuje na kompa, tam masz pan system? Proszę go, ja mam tam kurwa pasjansa. Oglądam sobie Jasia Fasolę. Mówię, dobra, no to chwileczkę tylko poprzekładam rozjazdy. Układam se pasjansa. No i gotowe, będzie czekał za kwadrans na piątym peronie. Będzie pani szła, to proszę zabrać Mugola ze sobą. Tamta, to nie działa. I wiecie, te mi dwie odwalają, a widzę, że Jadzia wyciąga taki kefirek. Robcio, kurwa, robiko, ten taki biały z zieloną nakrętką, nie? Wyciąga sobie ten kefirek i pije go tak. Mówię, pani Jadziu, taki mocny ten kefirek? Pokażę go pani, nie? Wącham. No wódo jebie strasznie. Mówię do niej, pani Jadziu, serio? W pracy? Dolała pani sobie wódy do kefirku? Ona mówi, panie Potryku, coż pan? Przecież pan mnie znasz. Tam nie ma ani deka kefiru, co pan? Oni serio wódę z kefirków pili tam? Tak. Byś tych dziwię, że w tym PKP dużo kefirków zawsze stoi. Serio, tak widać czasami. No i to jest koniec. To jest koniec, tak, tego bitu? Tak. Dwa lata pracy. Dwa lata pracy. Czy było warto? Nie wiem. Bo faktycznie, masz lepsze bity, ale czasami jest tak, że kurde, walczysz o jakiś bit i kurde, i to jest pytanie, czy... W sensie, gdyby to nie były autentyki, że to się naprawdę przydarzyło i że ja chciałem gdzieś tam o tym opowiedzieć, to by wylądowało w koszu dużo wcześniej. Nie? No. Ale to jest czasami tak, że my się emocjonalnie zżywamy z czymś, co jest w naszej głowie ważne, bo to się wydarzyło. Tak. Albo gdzieś napisałem to w jakimś punkcie, albo raz kiedyś weszło na pierwszych testach i walczysz z tym. O, w sumie to też to miało miejsce, nie? W sensie w mojej głowie. Tak, że w twojej głowie, ale też się zdarzyło. Ja też miałem takie bity, gdzie po prostu wszedłem na testy, szczególnie w tej... Kurde, jak się nazywa? Centralna Spółdzielnia Komediowa. Mhm. I tam, stary, kurde, wiesz, wchodzi ci jak złoto, bo tam jest, wiesz, super się jest klimat i potem idziesz i bombisz gdzieś indziej. I ja to wygrzebię, ja dojdę do tego pierwszego motywu. Ja dlatego kocham te plażówki, bo tam jest tak radziecko, nie? Tam jak cokolwiek jest, wiesz, przydługie, że ludziom to atencja, wiesz, że im pizza wystygnie, ten tak. To nie siada. Nie siada, tak. Dlatego uwielbiam tam testy, bo jak tam wsiądzie, to już masz pewniaka. Tak, to prawda. Tam jest, że musisz mieć puenty, albo w jakiś inny sposób ich atencję, bo dziękuję bardzo. Co prawda nie ma tam co w ogóle z jakimiś rozkminami czy coś, to nie ma nawet tam po co iść za bardzo. No właśnie, więc teraz pytanie, czy my... O, to też jest ciekawe pytanie do formy komedii, jaką to buduje. Jeżeli w aż tak ciężkich warunkach budujesz komedię, to ona czy jest ona... jest skuteczna, ale czy jest ambitna, nie? Dokładnie. Czy nie zabierasz sobie prawa do wymyślenia czegoś wyższego, czegoś większego, czegoś bardziej, nie wiem, energetycznego? Więc myślę, że przydałoby się do jakichś klubów z rozkminami sobie pójść. No. I nie wiem, może końcową formę tam testować, no ale tam rzeczywiście miałem tak, że jak tam coś weszło tak haha, no to w klubie miałem brawa na przykład, nie? Tak, bo tam jest takie ostre reakcje, że jest haha, puf, koniec i znowu musisz ich zdobyć na haha, puf. I znowu mają cię w dupy, znowu zamawiają piwo, wiesz. Tak, i znowu nie płynie ten występ, a w niektórych miejscach masz taki, to Czarek nazywa rolling, że masz taki rolling tych śmiechów i na klimacie możesz przelecieć i możesz coś fajnego powiedzieć. No ale to właśnie jest bardzo takie egzystencjalne pytanie, bo widziałem sporo komików, którzy głównie grają te kluby i są tacy, że old school, że małe piwniczki. Tak. I mieli pewniaki, że wiesz, że tam brawa, przychodzili na tą plażówkę i spoceni, wiesz, tak. Prawie że bomba, nie? I że co tu się działo w ogóle. Tak, bo tam jest bardziej, no właśnie, no i pytanie, która, czy to jest racja, czy to po prostu jest inna forma. Gdzieś tam to trzeba pewnie, nie wiem, nie znalazłem odpowiedzi na to. Balansować? Pewnie. Albo być dobrym komikiem, nie wiem. Rymować żart. Czego ci życzyć teraz? Bo teraz to kończę takim pytaniem zawsze na koniec. Czego ci życzyć dalej? Co, twojego solowego materiału dużego? Czy teraz jedziesz z tym nowym dalej na supporty? Żebyś już był pełnoprawnym komikiem? Nie wiem. No, bo jesteś, ale... Specjala się, że... pierwsze jakieś tego, bo marzy mi się na razie jakieś takie... To wszystko są takie fragmenty. No teraz niby będzie to pół godzinki będę grał. W miarę mi się podoba ten mój nowy program.
Ale ten pierwszy special mi się marzy. Taki pełny, godzinny, tak. Taki, żeby było... Ten... Jak to mówi Seinfeld, no 20 minut to nie komedia, komedia to godzina. Mówił to gdzieś i ja tak, tak? Wow, zawsze się biczuję. To niepotrzebnie się biczujesz. Ja uważam, że niektóre bity komediowe, krótkie, też tworzą postać albo karierę, albo coś takiego. No, może tak. Błażej ale... Krajewski jest świetnym przykładem. Iwona w ogóle... No tak, tak, tak. Louis C.K. No bo Gulek no. Kiedyś tam na początku to wybijały was chyba te takie krótkie filmiki. No dokładnie. Nie było tak, że special i... Tak, wiesz, on pamięta, że Seinfeld mówi z perspektywy Stanów Zjednoczonych, gdzie masz, wiesz, specjale komediowe. Czy to nawet nie chodzi o perspektywę wybicia mi się, tylko takie moje marzenie, nie? Żeby mieć tą godzinę taką filmową, że to sobie płynie i... A nie, wiesz, jakieś 10 minut czy coś. Tak, takie marzenie moje. Ile będziesz miał rymowanych żartów w godzinie, myślisz? Ile wciśniesz? Chciałbym obiecać, że w ogóle, ale... Mam już 7 w kieszeni, także... Już ten, już idę. 4 ci wpadły podczas tej rozmowy. Jadąc windu 3 myślę. No dobra, no tego ci życzę. Dzisiaj wychodzi twój materiał, jak się nazywa? Bo któryś z tych, czy jeszcze nie wiesz i po prostu nie reklamujemy? No będzie ten, jak on się nazywa, to jeszcze nie wymyśliłem. Jakieś tam 3 hasła pewnie będą, no bo to nie ma co tam jakieś nazwy... Specjalowej? Tak, jakieś rymowanki i pani sprzątaczka, nie wiem jak to nazwa. Coś ambitnego powstanie na pewno. Coś będzie dobrego. Tak, tak. No dobra, to dziękuję ci serdecznie. Dzięki i polecam wielkie. Pana Patryka Gosińskiego obczaić i na żywo samego i Błażeja Krajewskiego na supportach i ten. I powodzenia ci życzę w tym dzięki wszystkim. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo Patrykowi, dziękuję bardzo wam. No przyznam, że dawno się tak nie uśmiechałem przy rozmowie z komikiem, bo Patryk nie dość, że uraczył nas cudowną ilością rymowanych żartów, których jak widzicie jestem wielkim fanem, już w tym momencie przekonał mnie, nie będę kłamał. To jeszcze bardzo mi się podoba jego dystans do samego siebie, do tego jak pracuje i do tego, co prezentuje na scenie, bo cudownie było też widzieć, że on tak się po prostu dobrze bawi, widząc te błędy, jakie popełnił tam, że te ilość tych cyganów w tym żarcie, że powiedział zamiast 10 tysięcy, 6 tysięcy, a jest to kluczowa informacja dla tego całego fragmentu i praktycznie niszcząca mu kilka żartów po drodze. Więc no takie małe, znaczy powiem tak, jak teraz nagrywam materiał, to jest niby mniejszy stres, ale jest to ogromny stres, jak człowiek widzi, czuje te kamery. Ja wiem, że nie powinniśmy czuć tych kamer i tak dalej, tak teoretycznie, wiecie, wszystko powinno być idealnie dopracowane i tak dalej, to jednak jest to jednak ogromny stres, naprawdę, który wpływa na to, co mówisz, jak działa twoja pamięć. Ja ostatnio nagrywałem materiał w Warszawie i powiem wam, że no zapomniałem kilku zdań powiedzieć, jakichś kluczowych rzeczy, które mi po prostu wyparowały z mózgu i nie jesteś w stanie się skupić, czy wiedzieć nawet, że popełnisz błąd. Dopiero potem na nagraniu widzisz, bo ten stres jest tak wielki, więc absolutnie się nie dziwię, że Patryk popełnił jakiś mały błąd, ale też jestem pod wrażeniem jego dystansu do siebie i tego, jaką miał cudowną bekę z tego wszystkiego, co tu się działo, więc słuchajcie, obczajcie zdecydowanie Patryka, jego występy na żywo, bo on teraz jeździ z solowym materiałem. Polubcie go na social mediach i ten. I no słuchajcie, no zapraszam na komedię na żywo. Jest to najlepsza komedia, jaką można zobaczyć. YouTube tego nigdy nie odda, więc mam nadzieję, że widzimy się na występach i Patryka, i moich, i w ogóle wszystkich innych komików. Więc pozdrawiam was serdecznie. Życzę dobrego dnia. Cześć.